Witam Was tutaj, cześć, czym Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Aby było dobrze słychać, włączyłem stopę. Dziś 20 minut, naprawdę, żeby nie było takiego ostatnio. Dziś będzie krótszy odcinek, 40 minut. No. Tak, zaczynamy od tego miejsca i dziś szybko lecimy razem z tym, co jest dla nas ważne. A mianowicie, mamy popyt. Popyt na razie będziemy używać do zagospodarowania tej dzielnicy okrągłej. Kolejnym miejscem, to jak się handel będzie chciał rozbudowywać, to jest zapełnienie tych oto tu stref. Tutaj wszędzie się, o, na przykład tutaj, tutaj, tu będą sklepy, tu będzie turystyka i takie tam kwitą. Natomiast dzisiaj na pewno zajmiemy się głównie tą drogą, a konkretnie tą obwodnicą i możemy dać chyba im tutaj, czekajcie, najpierw zobaczmy, nie to, nie to. Gdzie oni mają tu jeszcze surowce? Okej, okay, tu tak dotąd. No dobra. Nie, na pewno nie. Powiedzmy, że jakoś tak tu możemy wam dać. To sobie usuńmy. I to też. I tu sobie pociągniemy do góry, bo czemu nie? Nie, nie, tutaj na dole jeszcze nie. A kysz? Won? Co? Co to ma być? Wypad. Dobra. I zaraz, zaraz, tutaj czegoś mi brakuje. Tak, najwyraźniej tego jeszcze nie zrobiliśmy. Tu musi być ta droga nasza wyjeżdżająca. Ta, o coś takiego. No dobra, możemy to sobie zrobić w ten sposób. I później będzie chyba tak prosto. Tylko i wyłącznie ze względów na to, że tutaj jest skrzyżowanie, to tylko dlatego tak to zrobiliśmy. I natomiast reszta zostaje tak jak jest, jest. Dobrze, ludzie się pojawiają, jest świetnie. Więc teraz tak, kręcimy tu dalej, bo jak może zauważyliście na timelapsie wczorajszym, w poniedziałkowym, tak, dzisiaj trochę dziwnie. Ogólnie teraz pojawiają się trochę rzadziej, pojawia się odcinki, bo mam trochę dużo nauki i takie tam, więc będzie mniej. Minecraft nawet może zostanie w ogóle wycofany chwilowo, natomiast spokojnie Cities i Portal będą cały czas krążyć się, bo Portal to chciałem skończyć jakoś jeszcze może przed wakacjami, żeby było już to z głowy tak dla mnie trochę. Takie mam jakieś dziwne odczucie trochę. Ale dobra, tak, most bym pociągnął jakoś gdzieś dotąd, na takiej wysokości i to samo bym zrobił tutaj. Czy się to będzie dało na tej samej wysokości? Okej, okay, dać się da. Świetnie. Mosty ładnie wyglądają, zmieniamy ich kierunki od razu. Dzisiaj trochę jestem wyluzowany, no bo wiecie, już jestem po tym wszystkim, co mogłoby mnie dzisiaj zdenerwować. A tego dużo nie było, więc jest dobrze. Tak, więc widzę, że to. Dobra, wybórzmy na razie ten kawałek i puśćmy sobie, bo tak. Ja nie jestem co prawda przekonany, bo tu jest ta droga, co nie? I ja nie wiem, co z nią zrobić. Szczerze. Najchętniej to bym jakoś ją tutaj przycisnął. I to będziemy jakoś chyba spróbować zrobić. A tu po prostu jakąś luźną dzielnicę czy coś, no nie wiem. Nie wiem, jeszcze nie mam na razie do pomysłów. Natomiast na pewno tak, tutaj widzę słup. A dokładnie gdzieś jakoś tak tu. Ja ten słup sobie wykorzystam, żeby coś takiego sobie tu zrobić. Najlepiej jakby to było w równej odległości, z czym może być jak zawsze problem, ale... Tak, gdyby się to dało, że raz tu, tylko to już jest szczepianie się, ale to dobra.
Później kolejny tu. To jest joystick. I kolejny będzie tu. Dobra, i stąd już będzie normalny zakręt. Normalny zjazd dół. Zjazd cenowy, I tutaj tak, oto proszę. Dobrze, no i mamy też tramwaje poprzeprowadzone. Tak, bo sądzę, że jednak tramwaje to w naszej mieście to jest główny środek transportu, no bo tak też to miało wyglądać, też o to chodziło ogólnie. Trochę może zauważyliście, że głównie ci... I jakby się to udało tak jakoś podnieść nad tymi torami, byłoby fajnie. Ale widzę, że coś się nie chce. Dobra, pomyślimy. Natomiast tak, jest tutaj ta droga. Dobra, może najpierw... Dobra, inaczej. Najpierw zrobimy tą autostradę. Tu jest teoretycznie wolne miejsce. Tu możemy zrobić zjazd. Tu jeszcze coś można pokręcić. Natomiast na pewno, jeśli coś jest pewne, to, że... No właśnie, co tu jest niby pewne? Że te drogi muszą trochę się przesunąć. I tak. Ja proponuję je spuścić na dół, bo to jak dla mnie bardziej wygląda tak normalnie, te autostrady. Ja wiem, że w niektórych krajach są takie rzeczywiście w powietrzu, ale jakoś do mnie to nie przemawia. I tak, czy... Nie, dobra, tą zostawmy sobie tak jak jest, bo ona jest tutaj tak. I tu sobie ładnie... Nawet widzę, żeby nie trzeba bardziej kręcić. Bo są te tory tam pociągowe. Dobra, ale to na razie później będziemy kręcić z tymi torami pociągowymi. To tory będą musiały się do nas dostosować, co nie? I w drugą stronę. Może gdzieś jakoś tak robię to na odwrót, wiem. Ale trudno. Tak. Okej, źle. Źle. Tędy. I cały czas źle. Dobra. Teraz powinno być dobrze. Jest. Dobrze, świetnie. I tu sobie zmienimy kierunek i... I tu. Dobra. I tak, jeśli coś mamy tu na pewno konkretnie zrobić. To na pewno. Ta droga z tramwajami zmienia kierunek. Tu jeszcze te tramwaje trzeba przycisnąć jakoś. No dobra, coś najwyżej przejdą tutaj na drugą stronę. Niech będzie podobno. Ale tak. Tu są te tory. Z tego co widzę, to nie obędzie się bez podjazdu pod górkę. Ta. No dobra, no to niech będzie... Albo może w dół. O! Chyba mi tu wjazd w dół bardziej podoba się. Bo takich tuneli krótkich to dawno nie robiliśmy. Tu do góry i tu bym chętnie wjechał do góry. Czekajcie, może po prostu zrobimy... Dobra, chwila. Zanim cokolwiek tu zaczniemy kręcić, bo ja już tutaj widzicie kręcę, trzeba wymyśleć tak. Powiedzmy, że gdzieś tutaj będzie zjazd, to tu musi być wjazd. Czyli tak. Okej, w jedną stronę i w drugą stronę do góry. Tak. I tak. Okej, dobra. To jest zrobione, pół biedy. Teraz sobie droga prosta, no powiedzmy gdzieś tak dotąd. I później to z tym jakoś byśmy połączyli sensownie. No może być nawet tak. Zaraz wam powiem mniej więcej, co ja tutaj robię. Ja tutaj trochę kręcę i nic nie mówię, co ja robię. Tu jest wyjazd. Czyli tu będzie wyjazd. Ale bardziej sensowny, bo ja nie lubię takich krótkich wyjazdów. Teraz. O, dokładnie. I tak tu. I to samo będzie tutaj. Czemu się to nie chce? O, dokładnie. O, świetnie. I przesadziliśmy to dużo. Powiedzmy, że tak jakoś dotąd.
Dawaj, dawaj, po. O, wciśnij się. Dobrze. Jest dobrze, ta droga jest w którą stronę? Świetnie, nie widzę. Strzałki jakieś. Dobra, w śnieżycy nie widzę. Ale sądzę, że jest dobrze. Chociaż czekaj, a teraz co? I tu jest zakręt. Nie, to musi być chyba tak. Okej, dobra, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Nie, dobra, tutaj sobie zrobimy normalny zjazd. Dobra, jak jest z tym czasem? Bo ja tutaj tak trochę marudzę. I nic z tego nie ma. Tak. Na pewno tutaj będzie prosta. Te tory po prostu poprzestawiamy. Te pociągowe. Żeby nie było, że ja tutaj coś kręcę. Tu i tu włączamy i tu i... To jest właśnie tak trochę źle postawione. Tu i teraz. Teraz powinno wejść. Wejdzie tutaj. A, weszło. I tu sobie zmienimy. Zmienione. Dobra. To tak, tu mamy mniej więcej. Tutaj jest miejsce na jakieś parki i takie tam. Możemy póki co zrobić im tutaj zalążek tego. Tutaj daliśmy im strefy na handel, ale on, wiecie, nam tak trochę... cich. Właściwie tego nie ma ostatnio w ogóle. No ale dobra, nie będziemy na razie nie będziemy na niego marudzić. Widzę, że chcą się kolejne domy budować. I chyba do tych domów trzeba zrobić nowy okrąg. Tylko, że gdzie? Zobaczmy, czy to się uda. No tak, bo tą dzielnicę okrągłą to też ostatnio trochę zaniedbaliśmy. Mało się nią ostatnio interesowałem, ale ogólnie się ostatnio mało Cities interesowałem. Nie, no dobra, żartuję. Był nawet ostatni live. Tak tutaj i jakby tu się też udało, byłoby fajnie. O, świetnie. Tutaj ten przemysł, jakby ktoś się zastanawiał, po co ja tutaj robię rolnictwo. A po to, że jeżeli tu jest to rolnictwo, to później będzie o wiele prościej, jak będziemy budować schrony w tym mieście przed wielką apokalipsą, ponieważ potrzebna jest żywność. No więc... Od razu jesteśmy krok do przodu i tu jest ta szkoła mi kompletnie nie pod drodze. I tą szkołę przestaw. Ale ludzie się kręcą, nieźle. Nieźle. Dobra, no i tutaj sobie możecie się budować obok cmentarzu i tak dalej. Spokojnie. Nie, tutaj nie. Tu nie. Także spokojnie, widzicie, jeszcze z popytem jest dobrze. Cały czas nam miasto rośnie, co jest rzeczą zadowalającą. Tak, i tu jest ta droga. Nie. Dzisiaj, dawaj, inaczej. 20 minut będzie trwać odcinek, ale co jak co, ale tą drogę musimy zrobić. To jest minimum, kompletne minimum, które dzisiaj musimy. I tak. No ja wiem, że... No właśnie, nawet tutaj nie będzie się chciało to pojawić. Prosta. Czekaj. Daj się postawić. Dobra, mamy. Tak, tu jest zjazd w dół. Zapewne nie idealny do tego. Ale dobra, ale już pomijmy to. I tu sobie skręcasz tramwaj do tej trasy. I ten tramwaj jedzie spokojnie sobie pod ziemią. Jeszcze zaraz zobaczymy gdzie. Dobra, czekajcie. Czemu ty się... Dobra, tu się nie chcesz postawić. Tu też nie. A tutaj czemu co? Co ci nie pasuje? No. Co ci tu nie pasuje, dokładnie.
Ej, dobra, nie. Przesadziliśmy z tym tunelem. Hola, hola, hola. Tu i... I stąd trzeba pociągnąć. Tak. Tak, i tą drogę, co tutaj jest pod ziemią, to sobie ją usuniemy od torów, aby nam tu się nie dobiło jakieś zbędne problemy naprzód. Czyli tak, tramwaje tutaj są podłączone? Są. Teraz mamy tylko tutaj tą drogę widmo. Ale spokojnie, ja mam na nią rozwiązanie. A ponieważ... A nie, tu są te tory tramwajowe. No dobra, to czekajcie chwilę. Czy mi by się tu udało, raczej wątpię, puścić tu po środku jakąś drogę? No właśnie. Tak sądziłem, że raczej byś tego nie chciał. Tak sądziłem, że gra raczej tego by nie chciała. Okej, dobra. Ale z tego co wiem, to tutaj już powinno to jako tako pójść. Czyli jedziemy tak. I co? Miała pójść. Z tej granicy jest coś bardzo styczna ta trasa. Dobra. Inaczej. Tutaj są jakieś problemy. Są kompletnie jakieś wielkie problemy. Dobra, nie, tutaj się nie chce, tu też się nie chce. Dobra, to tutaj nie będzie połączeń. Bo chciałem tu zrobić taki zjazd, czy zjaździk, czy coś. Wiecie, że sobie tutaj można zjechać, wjechać takie tamtą drogą, o tą, tu. Ale ponieważ są, jak widzicie, dosyć duże problemy, ta droga zostaje przekierowana tu w dół, tutaj i tu jedziesz w dół. Nie, tak i tak. I tu sobie zakręcasz, natomiast jeżeli ktoś chce tam dalej się budować, gdzie jak widzieliście są problemy, to jest tu specjalna droga pod spodem do wszystkiego, kto chce, ten ma i takie tam. Dobra, biura też się nie budują. Cały czas jest potrzebne dużo ludzi, z tego co widzę. No, możemy też tutaj coś puścić, bo tutaj też by się przydało jakieś zabudowania. Dobrze, ale musimy się zająć tą drogą, bo widzę, że czas nas nagli. Czy tu jest jakaś dzielnica? To jest to coś. No ma, to sobie to coś pociągnijmy jeszcze. I dajmy im tu trochę miejsca w mieście, no bo mieszkają tak głównie na obrzeżach. W tych nowych dzielnicach, po co potworzyliśmy. A tutaj też by im się trochę przydało miejsca. Może jeszcze tutaj, na razie niech wypełnią ten kawałek. I tutaj prawdopodobnie wstawimy jeszcze jedno więzienie. Wcale to nie robię dla tego jednego trafem. Dobrze, czy ludzie korzystają z tej drogi? Dobrze, tu widzę, że jest w dobrym kierunku, to też. I tutaj też. Czyli jak chcą, to mogą korzystać. Nawet można już tam puścić dalej, bo droga jest przygotowana pod to. No dobrze, ale nie o to mi teraz tutaj chodzi. Teraz mi chodzi o to, że tutaj jest źle droga postawiona. I o tą trasę. Dobra. I tak, tą trasę kolejową trzeba kompletnie wywalić. Kompletnie, no tak gdzieś dotąd. I to sobie wpuścimy jak najgłębiej się da. Tak. O, gdzieś tak mniej więcej. Sobie jeszcze byśmy fajnie zmienili kierunki. O, idealnie. I teraz jeśli coś musimy zrobić, to podłączyć tą trasę, czyli... Najprościej w świecie po prostu puścić ją górą. O, dokładnie. Ciach. Tutaj nawet widzę, że nie będzie problemów jakichś dużych. Chyba, że jednak. No bo nie, tu jest problem. Tu. I tu. Dobra. Poszło, poszło.
To tak, pociągi mogą jeździć dalej, natomiast w ogóle z fajnego... Czekajcie, zobaczmy. Ile tutaj ludzi z tego korzysta, bo tutaj nie mam dworca, znaczy metry, to. A, to jest ogólna kolej, no dobra. 65, 0. No to nie daje satysfakcjonującego wyniku, a ile korzysta z tej linii? 87 osób. No to jest bardziej satysfakcjonujące, owszem. Tak, tutaj się budują, tu się budują. Wybudowałeś tutaj te domki? Aha. Macie popyt, to się budujta. Mogę wam jeszcze tutaj dać, bo widzę, że tu wam się spodobało, ale tam chciałbym, żebyście się też pobudowali. Tam jest starsza część miasta, ale nowe mieszkania, tak? Zachęcamy, szczerze. Dobra, jest 20 minut. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak szybko podłączyć tą trasę. Czyli jedziemy sobie tym, proszę bardzo. No powiedzmy tak gdzieś dotąd. I to samo tutaj. Teraz zmieniamy sobie kierunki. O ile się uda wszystko. Bezproblemowo, tutaj, tutaj i tutaj, dobrze. Świetnie i... Odrobimy tą trasę tu na górze na razie, najlepiej. Tutaj sobie jeszcze pewnie i tak ją będziemy kręcić nią. Ale póki co... Tu będzie na przykład zakręcik. Chyba nie, on jest zbyt ostry. Zacznijmy od tego zakręcika, bo on tu będzie wzdłuż tych torów. Które te tory bym jeszcze trochę przestawił. Bo więcej miejsca to zawsze coś. Nawet jeżeli ta seria jeszcze nie będzie się długo kręcić więcej. Naprawdę. Więc. Tory. Jeszcze raz. Powiedzmy, że tory będą gdzieś jakoś, tak? No, od razu więcej miejsca. Tu dotąd. Coś mi tu piknęło. I tu łączymy. I tutaj zakręcić trzeba puścić, no powiedzmy mniej więcej jakoś tak, możemy puścić dalej. Mówię wam, jak podłączymy to i to, te dwie trasy, tutaj się zacznie ruch na tej autostradzie, to wtedy zaczną naprawdę z tego korzystać, bo póki co to jest takie, no zobaczcie, jeżeli ktoś chce przejechać na przykład do tego węzła i do tej autostrady wjechać, to jedyna trasa to jest tutaj tędy. A tu będzie taki skrót, że sobie przejeżdżasz tutaj szybko. Więc, znaczy, według mnie to jest dobra inwestycja. I powinno im się spodobać, ale to jest według mnie, a wiecie jak to jest według gier. A, powiedzmy, że zjazd zrobimy sobie tu. I to samo będzie tutaj. Z tym, że zrobimy to od tej strony, aby wiedzieć, że na pewno jest wszystko tak, jak powinno być. Powiedzmy, że jest mniej więcej. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Kierunki trzeba jeszcze zmienić. I jeszcze tu. I później tutaj. I tutaj. Dobra. Powiedzmy, że to jest dobrze. Od razu możemy sobie zabić tutaj. Bo tutaj jest ta trasa, co prawda, ale tutaj można, chyba by się udało, nie uda się tutaj, to jak nie tutaj, to z tej strony. Ta trasa, o i tak gdzieś dotąd i to będzie, normalnie to bym to zrobił autostradę. Ale ponieważ nie mamy tutaj jeszcze autostrad, no to to musi być niestety taka zwykła droga. Która nam tutaj nie wejdzie. Widzę. Wejdzie. Tylko trzeba ją odpowiednio ustawić. Proszę bardzo, ustawiona. I stąd, bo już jest 24 minuty, to już kończymy naprawdę. Będzie tu zjazd i tu wjazd. Tak? Tak. I chodzi nam o to, żeby po prostu mieli tutaj wjazd.
Jak widzimy, już ktoś z tego korzysta, z tej trasy. No to na razie będą pewnie pojedyncze jednostki, ale zawsze coś. Jeśli coś, o coś tu jeszcze chodzi. To można byłoby w sumie tutaj coś puścić. Tutaj. Czekaj. Nie. Dobra, czekaj. Zakręt kręta. Dobra, już kończymy, naprawdę. Już kończymy ten odcinek, bo miało się to już skończyć już wcześniej. A ja to jak zawsze przeciągam. No bo naprawdę dzisiejszy odcinek to bardzo, ale to bardzo dużo wcześniej niż ten na nim nagrywam. Widzę, że będzie problem. Nie, tak to też mi się nie podoba. Nie. Okej, o. I to z tą drogą śmiało. Weź coś wymyśl, no, naprawdę, no. Jest! Mamy to ludzie. Zakręt co prawda jest skandaliczny, ale przecisnąć się przeciśnie. Dzisiaj będzie oczywiście krótki temat, bo dzisiaj dużo nie robiliśmy. Nawet nie puściliśmy żadnej linii tramwajowej. Popyt nam cały czas jest i to na ludzi, co mi się podoba. Jak tutaj w ogóle jest z tymi? Tym brakuje surowców. I tu są te lagi, zapomniałem. Tą dzielnicę prawdopodobnie przemianujemy niedługo na zupełnie coś innego. Te w ogóle pociągi nie przyjeżdżają żadne. To też mi się szczerze nie podoba. O, jedzie jakiś. Towarowy dworzec kolejowy, ale gdzie? Pokaż. Pokaż, gdzie jedziesz. Skręć tu, żeż. O, jedzie z drugiej strony. No dobra. No, ale nie o to mi tu chodziło. Tu mamy tą trasę. I tu jest duży wjazd, jakby coś do miasta. Jak tu się coś już rozbuduje, to wtedy jest można ładnie wjechać. No i tutaj się to ciągnie. Z tego właśnie zauważyłem, że jak ktoś tu wjeżdża tą dużą drogą, to tutaj zjazdu zbytnio nie ma. No ale na to mówi się to trudno. No i tu jest ładna droga, autostrada. Już widzimy, że ludzie trochę z niej korzysta. Tu są zjazdy, wjazdy i tu jest zjazd. Szkoda, że jeszcze nikt tego nie korzysta. I tu jest ładne połączenie z tą dzielnicą, no i oczywiście tutaj, o, ci już niektórzy korzystają z tego, jest ładne połączenie z tym. No dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!